Buongiornoissimo amici sportivi, poniedziałek 18 marca 2020 Czwartego roku, dzień dobry, błon dziorno, witam się z wami o poranku. Dajcie znać, czy wszystko działa, bo u mnie coś wszystko się krztusi, ale jak to bywa z poniedziałkowymi porankami, czasami są po prostu trudne. Marcin Nowomiejski, kłaniam się w pas, dziękuję za każdy like pod tym przeglądem prasy, dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, no i witam się ze wszystkimi, którzy dołączają dzisiaj na żywo. Dzisiaj od ósmej, dzisiaj trochę z perturbacjami, ale witamy się i zaglądamy za chwilę do włoskiej prasy sportowej, Dzień dobry Mateusz, dzień dobry DR1S, dzień dobry wszystkim, którzy są ze mną na czacie Hubert Drzewiecki, Hubert Czemierowski, Mariusz Bojarowski, Jakub Jagiełło, Marcin Brelski, Wojciech Kowalski. Oj, sporo już kilkadziesiąt osób z nami jest. Ok, pisze Filipo, to bardzo dobrze, to zaczniemy. Sporo się działo wczoraj w świecie calcio, w ogóle w ten weekend od piątku, ale wczoraj akurat grały Milan, Juventus, Roma, Inter, Napoli, no będzie o czym rozmawiać dzisiaj zaglądając do włoskich dzienników sportowych, no to co, zaczynamy powoli Amici Sportivi, bo poniedziałek i nowy tydzień czas zacząć, w związku z tym zapraszam do tego, żebyśmy zaczęli od primo piano, czyli przeglądu okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Tutto sport pyta Max Fino a quando. Max do kiedy? Tak jakby cierpliwość kończyła się również turyńskim dziennikarzom. Wyniki Juventusu wskazywałyby na konieczność rychłego zwolnienia Allegriego. Paskudna gra ogrom gwizdów na Allianz Stadium. Oprócz tego Juan Jesus, to już o meczu Inter Napoli, oskarżający Acerbiego o rasistowskie odzywki. Nawiążemy do tego tematu. Dzisiaj w ogóle zaczniemy od meczu Inter kontra Napoli yy, oraz dramat Joe Barone. Działacz wioli trafia do szpitalów do szpitala w stanie krytycznym, a mecz Atalanta Fiorentina zostaje przełożony. Corriere dello Sport Inter Rota, to już gra słów. E, przerwana. To dosłowne znaczenie tego wyrazu. Przerwana seria zwycięstw Interu po dziesięciu takowych z rzędu. Neradzuri dzielą się punktami z Napoli, jeden do jednego w Mediolanie. Tu również zresztą o oskarżeniach Żuana Jezusa wobec Acerbiego o ciężkim stanie zdrowotnym, Joe Barone oraz o Massimiliano Allegri contro tutti, czyli przeciwko wszystkim. Gazeta dello Sport, Max Scotta, Max Parzy, gwizdy i nerwy po bezbramkowym remisie z Geną, przyszłość Allegriego w Juventusie pod znakiem zapytania. Chcesz Teo? Daj mi 100 milionów euro. To wzmianka o zainteresowaniu Teo Hernandezem, zresztą na przykład ze strony Bayernu Monachium, no i cenie ustalonej przez Milan, chociaż Rossoneri mają nadzieję na przedłużenie kontraktu z Francuzem, do tego remis Interu z Napoli, Joe Barone w szpitalu, odwołany mecz Atalanty z Fiorentiną. No i dziennik romanista, Capi Tanto, to również gra słów rzeczywiście. Wiele zależało w ostatnim meczu Romy od kapitana Pellegriniego. Tanto to po włosku dużo, wiele. Roma Sassuolo 1-0 po bramce Lorenzo Pellegriniego. Wspinaczka de Rossiego w tabeli trwa. Obaj panowie Pellegrini i de Rossi cytowani zresztą na okładce chwalący się nawzajem. A na jedynce romanisty również znalazła się wzmianka o Joe Barone, któremu oczywiście życzymy powrotu do zdrowia, któremu życzymy dużo sił. Jeszcze nie wiadomo. Na razie, tak uprzedzając ten temat, nawiążemy do niego. Wczoraj Późnym wieczorem Fiorentina opublikowała komunikat o tym, że stan Joe Barone jest krytyczny, ale stabilny, przebywa w szpitalu w Mediolanie czy w podmediolańskim szpitalu San Rafael, no i jest objęty profesjonalną opieką. Dzisiaj o tym również w Gazecie Delo Sport, do której sięgniemy, drodzy Amici, no ale jak tam u Was, jak nastroje, zwłaszcza w obozie Juventinich jest kalma czy nie ma kalmy, kalma receptą na... Wszystko, ale pytanie: jak długo ta kalma jeszcze w Turynie będzie panowała? Na pewno mają Max Allegri, choć i on przyznaje, że um po nerwozizmo, trochę nerwów się wkrada. Ale my zaczynamy od meczu Inter kontra Napoli, czyli tego, który kończył nam 29. kolejkę gier we Włoszech. I co? I mamy przerwę na. Mecze reprezentacji, w związku z tym w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend nie gra Liga. Włosi grają towarzyskie mecze z Wenezuelą i Ekwadorem, no a na Serie A poczekamy do końca marca. Ale zanim poczekamy, no to zajrzyjmy do Gazety dello Sport, która rozpoczyna dzisiejsze wydanie, drodzy amici, od meczu Interu z Napoli, w którym to Inter dzieli się punktami. Z Neapolitańczykami po raz pierwszy od dziesięciu kolejek, z kimkolwiek w ogóle się dzieli. W tym roku jest to pierwszy taki raz, 29 bodajże grudnia ostatnim razem Inter podzielił się punktami z rywalem. Natomiast teraz, a teraz Madrid-Peza. Czy to też wasze zdanie na ten temat, czy Madryt rzeczywiście wciąż ciąży na Radzurim i to pokłosie tego co wydarzyło się w rewanżu z Atletico? Linter Frena Inter się zatrzymuje, a w zasadzie jest zatrzymany przez Napoli i Juana Jesusa. Inter rzeczywiście taki nieswój, taki trochę jakby na hamulcu ręcznym, a może to już kalkulacja i pozwaleń, pozwalanie sobie na e, zarządzanie energią. No, ale w związku z czym? Nie ma już takiego kontekstu jak e, inny front na którym graliby na Tu już wszystko y, y, dzieje się w lidze dla Interu. Zresztą, cytowane w tym artykule, za chwilę przyjrzymy się mu w, w, w różnych szczegółach. Natomiast Giuseppe Marotta, y, cytowany, y, powiedział, że Inter chce zamknąć temat Skudetto jak najszybciej. No bo to by było dosyć komfortowe, wtedy mogliby pograć nawet rezerwowi, Mo, można by było trochę się rozluźnić, przygotować do y, już powoli następnego sezonu. W ogóle sporo wątpliwości, czy ta bramka na 1 do jednego dla Napoli paść powinna i czy tam ten rzut rożny w ogóle powinien być odgwizdany. Stąd sędzia Lapenna Penna dosyć krytycznie oceniony na piątkę dzisiaj w gazecie dello Sport, no bo nie wiadomo, czy tam Di Lorenzo przypadkiem nie dotknął ostatniej piłki sporo kontrowersji wobec kontrowersji wokół decyzji związanej z odgwizdaniem w ogóle, przyznaniem rzutu rożnego, po którym żołnierz Jezus wpakował piłkę do siatki Nerazzurri co jeszcze się dzieje na trybunach pojawił się Perisic no właśnie kto opuszcza Inter nie opuszcza go tak naprawdę nigdy to dzisiaj w zmianka w gazecie dello sport no i rzeczywiście Inter który tak jak powiedziałem i tak jak pisze dzisiaj Luigi Garlando na początku strzela Darmian zresztą po raz kolejny sytuacja gdzie strzelają czy uczestniczą w akcji bramkowej dwaj obrońcy Bastoni był wcześniej Bisek czyli trzeci do trzeciego teraz trzeci do piątego tak zwanego no bo Darmian, Wahadłowi są nazywani i Quinti we Włoszech, w związku z tym Bastoni zagrywa do Darmiana, a ten zachowuje się jak prawdziwy napastnik. No i proszę, jeden do zera ale później rzeczywiście ten mecz nie tyle się wyrównał, co Napoli doprowadziło do wyrównania. Więc dzisiaj w gazecie Dello Sport taka aura pokłosia Madryckiego że to jeszcze ciąży na psychice, na mentalu Neradzurich i trudno się pozbierać. Zresztą Napoli również odpadło z Barceloną, z Ligi Mistrzów, więc spotkały się dwa drużyny, dwie drużyny, Dwa zespoły, poturbowane porażkami w Lidze Mistrzów i odpadnięciem z tych rozgrywek. Jak wyglądają noty? Na szóstkę dwa zespoły. Dzisiaj gazeta zestawia Inter i Napoli mniej więcej na równi, podobnie dwóch trenerów. Darmian, bohaterem Interu, zresztą nazywany prawdziwym atakantem, prawdziwym napastnikiem Interu. Najsłabszy Turam, zresztą o Turamie i Lautaro za chwilę porozmawiamy, bo skupia się na nich Gazeta dello Sport. Zwróćmy uwagę na Napoli. Il Migliore Meret, zawsze w centrum krytyki, ale idzie swoją drogą i nie ogląda się na tychże krytyków. Tak dzisiaj opisuje to różowy dziennik. Najsłabszy Il Peggiore Olivera. No a noty, zobaczcie, mniej więcej podobne w obu zespołach. To znaczy nie ma za bardzo wyróżniających, się oczywiście Żułan Zezus z siódemką no bo bramka, podobnie jak Darmian, ale w interze za bardzo krytyki nie ma. No może 5,5 dla Czerbiego, ale to nie za epizod i to zaznacza redaktor gazety z Żuanem Jezusem, ale za występ ogólnie. Poniżej średniej zespołu, podobnie jak Lautaro, 5,5. Czyli najsłabszymi w interze zdaniem Gazety Delo Sport, wczoraj był, byli Lautaro a Czerbi oraz najsłabszy Turam. Zwróćcie uwagę, Turam i Lautaro wśród najsłabszych, ale trzeba przyznać, mimo że Lautaro Martinez miał tak jak czytamy w gazecie wolę rozsadzić świat, podbić go po na fali tego nerwozizmu czy nerwów agresji, chęci odegrania się zemsty po porażce w Madrycie. No to jednak to się mu nie udawało. W Napoli oprócz Oliwiery najsłabszy Raspadori, średnio Kwaracz Helia, 5,5, chociaż on oceniany jako zawodnik, który jest najbardziej na celowniku rywali. Jeżeli zliczyć by faulę na nim, no to rzeczywiście trzeba pochwalić Gruzina, że nie reagował jakoś nadmiernie impulsywnie po tym, jak był faulowany. Simeone też na 5,5. No i tak ten mecz trochę bez historii, trochę z nudnymi fragmentami, ale e, nam się potoczył osobny artykuł o napastnikach. Zobaczcie, że dzień w ogóle rubryka il protagonista, czyli rubryka po, poświęcona bohaterowi Darmianowi dzisiaj bardzo mała. To znaczy to jest ta taka wstawka na dole, joker, który broni, strzela i nigdy nie zawodzi zaufania. Natomiast więcej poświęcono uwagi zgaszonemu duetowi Lu Tula, nie Lula, Tula, czyli Turam i Lautaro Martinez. Argentyńczyk nie strzela od trzech meczów, natomiast Markus Turam od 16 lutego od meczu z Salernitano. No i dzisiaj Filippo Conticello mówi, co się dzieje z tym duetem i tak dalej, że to już się skończyło, może trochę już poniżej oczekiwań, ale jak to bywa, czasami z napastnikami zdarzają się takie momenty, kiedy przestają strzelać przynajmniej na jakiś czas, no i teraz dopadło to w cudzysłowie. Tiurama i Lautaro, zwłaszcza w kontekście właśnie odpadnięcia z Ligi Mistrzów, w związku z tym spotykają się może nie z jakąś straszną, ale delikatną krytyką ze strony Gazety dello Sport. Cytowałem też Federico Di Marco. On mówi, ponieważ Giuseppe Marotta nawiązał do faktu, że Inter może pobić rekord punktowy. Federico Di Marco tak jakby, nie wiem czy ze świadomością, że tak wypowiedział się jego dyrektor generalny, czy dyrektor sportowy powiedział, że jaki tam rekord punktów nie ma to znaczenia, dla nas najważniejsze jest to, żeby zamknąć dyskusję, zamknąć proces, jak to powiedział dosłownie, jak najszybciej, czyli żeby kwestię Scudetto rozstrzygnąć w jak najprędszym, jak najwcześniejszym terminie. Inzaghi, Simone Inzaghi przyznał, że jest trochę rozczarowany tym remisem, natomiast nie liczy jeszcze punktów do Scudetto, liczy te punkty, które pozostały do zdobycia, 9 meczów, 27 punktów, na stole do zgarnięcia, no i e, mówi, że z tych rozczarowań, zarówno z odpadnięcia z Ligi Mistrzów w Starciu z Atletico, jak i z remisu z Napoli, e, on chce się uczyć i chce, żeby jego drużyna się uczyła. Na przykład, e, wyciąga z tego rzutu różnego i sytuacji, po której padła Bramka na jeden do jednego lekcję, że nie można tak biernie zachowywać się wobec rywala i tyle miejsca pozostawiać. Napastnikom czy nawet piłkarzom, no bo żułan Jezus to obrońca rywala, którzy mogą to bezlitośnie wykorzystać. No i artykuł o żułanie Jezusie. Co tam zaszło? Słuchajcie. W trakcie meczu Żuan Jezus podszedł do arbitra Lapenny i oskarżył Francesco Acerbiego o to, że ten odezwał się do niego w rasistowski sposób. Po tytule widzicie w jaki, nie będę czy cytował, czy czytał, żeby YouTube nie wywalił tego wideo, bo wiecie, że algorytmy w różny sposób działają. W każdym razie, co się wydarzyło? Najpierw dyskusja Juana Jezusa z Lapenną. Lapenna nie mógł zbyt wiele zrobić, chociaż jest zarówno usprawiedliwiany, jak i krytykowany we włoskiej w prasie to jest w ogóle paradoks bo jedni piszą w jednym artykule przeczytacie że Lapenna nie mógł zbyt wiele zrobić w związku z tym porozmawiał z Julanem Jezusem uspokoił go no i poszedł czy poprowadził dalszą część meczu natomiast w rubryce Lamowiola, ta tej Federico Lapenny. Nie, na pewno to, to arbiter dziennikarza zajmującego się pracą arbitrów. Przeczytamy też komentarz na temat tego, że nigdy nie można tak lekko traktować potencjalnych oskarżeń o rasizm, zwłaszcza, że miniona kolejka i jeszcze poprzednia upłynęła we Włoszech pod hasłem akcji przeciwko rasizmowi. Stąd też Żuan Jezus pokazywał nawet na rękaw, gdzie obok logo, logo Lega Serie A, no, Lega Serie A contro. Il racismo. W związku z tym na razie to zostało wówczas uspokojone przez La Pen, a później najwyraźniej Żuan Jezus wyjaśnił sobie to z Francesco Acerbim, ponieważ udzielając pomeczowego wywiadu powiedział, że już sobie wyjaśnili. Acerbi, no tam trochę przesadził z tym, co powiedział, ale to świetny chłopak, inteligentny, więc Juan Jezus mówi, mam nadzieję, że to się nie powtórzy i nie wchodził w meritum sprawy. Więc uspokoili to panowie zanim rozlało się w mediach, no ale jak widzicie, La Polemika to również artykuł, który trafił dzisiaj na łamy gazety Dello Sports. No to tyle o Interze. Co tam na czacie? Hubert Drzewiecki pisze: ciekawe będą roszady trenerskie w Serie A i jeszcze po przerwie reprezentacyjnej, kto wróci w najlepszej formie, Wielka Sobota, poniedziałek Wielkanocny przy Serie A, no to będą dwa dni napakowane meczami od południa, zarówno w sobotę, jak i w poniedziałek. Niedziela będzie wolna, rzeczywiście. Witam i masakra, pisze Kacper Kowzan. No, drogi Kacprze, jeden remis po dziesięciu starciach wygranych z rzędu chyba złej wiosny nie czyni. A skoro o złej wiośnie mowa, porozmawiajmy o tej mitycznej wiośnie Juventusu. Gdzie ta mityczna wiosna? Mówicie Sportivi Allegri remisuje z Geno 0 do 0 na własnym boisku, to już siedem hmm, punktów w ośmiu ostatnich meczach. Wiecie, kiedy ostatnim razem Juventus wygrał jeden mecz spośród ośmiu? Był to sezon 2009-2010 i wówczas to Ciro Ferrara został zwolniony i zastąpiony Alberto Zaccheronim. To tak w kontekście pewnego odniesienia do czasów, o których możemy tutaj rozmawiać, no ale dzisiaj widzicie artykuł czy w ogóle rozkładówka poświęcona zanim o meczu, to o Allegri. Allegri contro tutti, Allegri Kontra wszyscy. Domanda del giorno w w tle nie wspomniałem o tym, czy Juventus utrzyma się w top 4, jak sądzicie, bo na razie to taka e, równia pochyła, mamy wrażenie, a Bologna i Roma naciskają i ten dystans za Juventusem, czy do Juventusu zmniejszają. Tak czy inaczej Allegri trochę podenerwowany na dziennikarzy. Po meczu, nie wiem czy oglądaliście wypowiedzi Allegri'ego w spotkaniu, na spotkaniu z dziennikarzami, ale on e, był pytany trochę też, on nie lubi takich e, uwag e, pytany przez dziennikarzy, a może trzeba było zagrać trójzębem, dlaczego zmieniać Kiezę za Ildiza, dlaczego nie wprowadzić Ildiza, nie przesunąć Włocha na prawą flankę, Ildiza na lewą na szpicy Duszan Wlachowicz i zagrać trójzębem? Tego też oczekują kibice. No i Allegri, cytowany w tym artykule, właśnie powiedział: Ja nie znam się na pracy dziennikarza, w związku z tym nie oceniam waszej pracy i prosiłbym o to samo, to znaczy, czy pan, e, zwrócił się do tego, któremu zadał pytanie, e, wie jak, e, czy potrafił być trenerem, to znaczy, rozumie pan zawód trenera, e, Allegri powiedział, że nie będzie dokonywał wyborów pod kibiców, e, że on nie bawi się w politykę wobec tifozich, on e, chce grać tak, żeby były wyniki. No to czy są wyniki? Tę odpowiedź pewnie znamy wszyscy. Biorąc pod uwagę rundę jesienną i rewanżową, zwróćcie uwagę na w ogóle średnią punktów. 19 meczów w rundzie jesiennej, w pierwszej rundzie średnia punktów, tych punktów było 46. W ogóle pamiętacie artykuły, w których mówiliśmy, że Juventus pędzi w takim tempie, Juventusu, który zdobywał Scudetto i tak dalej, nawet przekraczał troszeczkę tamte wyniki 2,82 punktu na mecz. Natomiast czy to wygląda nieco inaczej w rundzie rewanżowej. Girone di ritorno 10 meczów, 3 porażki, 3 zwycięstwa, 4 remisy. 1,3 średnio na mecz. Max trafiski i nerwi. Max pomiędzy gwizdami i nerwami. A co w kalendarzu jest? Lazio, zresztą podwójne: jedno w Lidze, drugie w Coppa Italia. Następnie Fiorentina, Torino, Cagliari na wyjeździe rewanż z Lazio. No i Milan w 34. kolejce, i później jeszcze. Cztery, natomiast rozpisane są na razie do cztery, 34. kolejki te mecze. Siedem punktów w ośmiu meczach, no nie, no to się nie godzi, e, jeśli chodzi o klub pokroju Juventusu. Po prawej stronie ciekawy wywiad z Galeone. E, słuchajcie, Giovanni Galeone. Nie wiem, czy kojarzycie takiego dżentelmena, ale to po pierwsze maestro e, Massimiliano Allegriego, nauczyciel, przyjaciel i powiernik. I on radzi Massimiliano Allegriemu, żeby już poszedł za granicę. To znaczy, patrzy z perspektywy Maxa, a nie Juventus. Natomiast Galeone mówi, przyszedł moment, w którym o ile jeszcze nie tak dawno, doradzałbym Maxowi, żeby ten został, który nie to teraz mu mówię, słuchaj, spróbuj swoich sił za granicą. Może Premier League pasowałbyś do tej ligi w związku z tym czemu nie? To zrobi dobrze też dla ciebie. Kontrakt Massimiliano Allegriego w tym momencie wygasa w 2025 roku. Giuntoli w telewizji powiedział przed kamerami, że Juventus stawia na Maxa. Galeone mówi, że z tego co się orientuje, w cztery oczy Maxowi jeszcze tego nie powiedział, ale spodziewa się, że to jest tylko kwestia czasu. Że faktycznie Juventus polega na Allegrim, ale być może to jest czas na zmianę. Z newsów pozabojskowych. Cóż tu widać? Mamy wzmiankę o koniu, ale to nie jest Cortomuzo, słuchajcie, klacz Estroza, należąca do Massimiliano Allegriego, wygrała wyścig w Rzymie na hipodromie rzymskim i dzisiaj cełna Gioia per il tecnico Livornese, jest też trochę radości dla Livornejczyka, dla trenera z Livorno, jego Estroza wygrywa w Capanelle, więc no cóż, przynajmniej... Konie dają radę, czy w zasadzie klacz, która należy do Massimiliano Allegri'ego. Wiecie, że Allegri jest fanem koni, w ogóle wyścigów konnych, więc no cóż, to taka wzmianka pozaboiskowa, ale może trochę optymizmu w obozie Bianconeri, choć. Podejrzewam, że mogą być kibice, których niewiele to obchodzi. Juve ora e alarmę. Tu już artykuł o meczu i noty. Po pierwsze, duet Kieza Wlachowicz krytykowany. Wlachowicz w ogóle krytykowany za swoje zachowanie, za to, że słusznie otrzymał drugą żółtą kartkę. No, za zachowanie był podenerwowany sam, sam na siebie. To znaczy, za niewykorzystane sytuacje, za to wszystko, co się działo. Ale w taki sposób reagować na żółtą kartkę sędziego, nawet jeżeli się z nią nie zgadza, no, to się nie godzi. Inteligentnemu facetowi, piłkarzowi, który ma być filarem drużyny. Jak możecie się spodziewać, Sebastiano Vernaca mówi, że to już czas się obudzić, że te 7 punktów w 8 meczach to coś, co Juventus powinno obudzić nawet w kontekście już nie gry o podium, nawet nie gry o wicemistrzostwo, ale w ogóle o osiągnięcie celu minimum w tym sezonie. Oczywiście Juventus jest jeszcze w grze w Coppa Italia, ale kto wie, co Igor Tudor zrobi z Lazio, bo za chwilę, właściwie dzisiaj ma przeprowadzić pierwszy trening w Formello. Kto wie, może tak poukłada Bianco Celestich, że to będzie mm, naprawdę trudny rywal dla Juventusu również w Coppa Italia. Co do Lazio, jedną rzecz tutaj przypomniałem. Galeone, ten wywiad, o którym wspomniałem. Galeone uważa, że super byłoby, gdyby Juventus uzupełnił każdą z formacji. Obronę, pomoc i atak. Obronę Kalafiorim, pomoc Kop Mainersem i atak Felipe Andersonem. Ciekawy jestem Waszego zdania na ten temat, dajcie znać. Natomiast co powiedzieć o meczu? Może spuśćmy zasłonę milczenia, bo taką trzeba by było z, rzeczywiście tutaj spuścić na e, tę scenę. Blachowicz nie zagra w starciu z Lazio. Blachowicz e, wybrane il tego spotkania. W ogóle Genoa po raz pierwszy zagrała tak ofensywnie. Gillardino wystawił tercet. E, grał Witinia, grał Gudmundsson, grał Retegui i Genoa przycisnęła Juventus od pierwszych minut. To naprawdę było. E, to wyglądało całkiem nieźle, jak na Beniaminka cały czas, który radzi sobie z wielokrotnym mistrzem Włoch. Juventus oceniony na 5,5, a na 6,5, jak widzicie. Kieza, który nie radził sobie w ataku, w ogóle Wlachowicz na czwórkę. Wojciech Szczęsny, oceniony, świetna, zaraz na początku meczu, parada polskiego bramkarza i to jedyna siódemka, którą obejrzymy wśród Bianconerich, natomiast w Genoi doceniony Vasquez, bardzo dobry mecz tego bocznego obrońcy, on ma ostatnio dobry czas, on rzeczywiście nie tylko broni, ale też uczestniczy w akcjach ofensywnych, w związku z tym, jak pisze Gazeta, po Dragusinie nie ma już takiego żalu, czy nie ma takiej pustki. Vasquez naprawdę daje radę i chwalimy go w ostatnich tygodniach. Spence, również bardzo dobre spotkanie, on również z siódemką, ale Genoa oceniona, widzicie, na sześć, to jest, są najniższe oceny, no, Goodmundson: 5,5, on jego oceniono w ten sposób, ponieważ praca bez piłki zmusza, zmusiła go do tego, żeby być bardziej w cieniu i nie błyszczał tak w ofensywie, jak tak, jak Islandczyk. Nas do tego przy ale rzeczywiście to jest jeden z tych, powiedzmy, niższych, jedna z tych niższych not. Jeszcze Retegina, 5,5, a tak to 6. 6,5 dobrze zaprezentowali się zmiennicy, na przykład dużo fizyczności wniósł Rusłan Malinowski. W Juventusie, no, bida z nędzą, powiedzielibyśmy. 5,5, no, szóstka dla Bremera w defensywie, Danilo 5,5, Cambiazo 6, 5,5 dla Locatellego, również w środku pola. 5,5 i 6 to wszystko, co dzieje się w notach. Chwaleni zmiennicy, bo zarówno Ining Ken i Ildis zaprezentowali się całkiem przyzwoicie na tle kolegów, których zmieniali, ale to nadal jest 0 do 0. Genoa, słuchajcie, nie przegrywa trzeciego pojedynku z Juventusem z rzędu, co nie zdarzyło się od początku lat 90. ubiegłego stulecia, więc chwalimy Genoę, a krytykujemy słusznie Juventus, choć wiem, że jest cały czas żywy obóz wielbicieli Massimiliano no, Allegri'ego, natomiast myślę, że o ile niepełna krytyka powinna spadać na jego barki, bo są jednak piłkarze i Wlduszan Wlachowicz, który ma dwie sytuacje i ich nie wykorzystuje, to prawda, jest też Kieza, od którego oczekujemy więcej, natomiast trzeba powiedzieć, że wina rozkłada się, jeśli nie po połowie, to w jakichś proporcjach i na trenera i na drużynę i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Zostawiamy Juventus, Amici Sportivi, Milik od pierwszej minuty w pucharze z Lazio, Paweł89 pisze tak, jeśli tylko wyzdrowieje, to pewnie tak. Na razie ma problem z przywoicielem prawego uda, więc zależy, jak szybko wróci do sił pozwalających mu na występ, ale rzeczywiście można powiedzieć, że Milika brakowało i Ruganiego jako zmiennika. W końcu to on wbił to jedyne zwycięstwo, z Frozinone. Te jedyne trzy punkty w tych ośmiu meczach to wyszarpane w ostatniej sekundzie, umówmy się, zwycięstwo po trafieniu Daniele Ruganiego. Teo Hernandez. Teo e un Tezoro. Teo to skarb. Dzisiaj o Teo Hernandezie cała rozkładówka i to zanim jeszcze omówienie meczu Milanu z Ellasem, czy El Lasu z Milanem właściwie. Teo Hernandez, który zdobywa bramkę. Teo Hernandez, który dla Milanu jest wart 100 milionów euro. Interesuje się nim między innymi Bayern Munich, Piłkarz, za którego Milan zapłacił w 2019 roku 20 milionów euro Realowi Madryt. Teo Hernandez wówczas na wypożyczeniu w Realu Sociedad. No i naprawdę daje radę o Oczywiście są mecze w których go krytykujemy, są mecze w których mu odpala i w ogóle gdzieś tam głupi głowę, ale wczoraj bardzo dobre spotkanie i jak za chwilę zobaczymy il miliony Milanu to właśnie Teo Hernandez. Wyjątkowy mecz też dla Pulisika. Milan oczywiście wygrywa 3 do 1 do protokołu o tym wspomnijmy. Pulisik zdobywa bramkę numer 5 tysięcy Milanów w Serie A. Milan dołącza do grona trzech już będąc tym trzecim zespołu, w którym udała się ta sztuka w Serie A, wcześniej Juventus i Inter, więc Milan trzecim zespołem, który przekracza barierę 5 tysięcy goli w Serie A, no i tę bramkę zdobywa Christian i chwalony w ogóle też w, na łamach dzisiejszej gazety Dello Sport ponieważ ten sezon jest jednym z jego najlepszych w karierze, wyrównał swój Najlepszy sezon w Chelsea. W sumie 12 bramek, 9 w lidze, więc to naprawdę dobry rezultat. Oprócz tego przytoczone statystyki Teo Hernandeza w ogóle w Milanie, już niemal 2800 minut w tym sezonie, 32 mecze, 4 gole, 3 asysty, to naprawdę dobry wynik, choć powiedzielibyśmy na poziomie Teo Hernandeza, no bo biorąc pod uwagę poprzednie sezony, to też były 5, 7, 6 goli, 5, 6 asyst, więc zmierza ku dobremu, ale na pewno jest tym tą wartością dodaną, jego kontrakt ważny do czerwca. 2026 roku i choć Milan określa, jak cytuję tutaj Luka Bianki, jego cenę, to ma nadzieję na to, że Teo Hernandez jednak przedłuży kontrakt z Milanem. No a co z tą żółtą kartką dla Teo Hernandeza? Absurdalna, przyznacie, jeżeli oglądacie to spotkanie, to znaczy cieszył się jak zawsze, a dostał żółtą kartkę. Dlaczego? Ponieważ zaczął protestować e, trener Marco Baroni, który zresztą za to przeprosił, bo nie zrozumiał gestu Teo Hernandeza. W związku z tym najpierw e, e, Stefano Pioli powiedział, że no to absurdalne, żeby pomyśleć, że Teo Hernandez tam prowokował Werończyków, kibiców Werony, że to jest jego po prostu cieszynka. Pamiętacie kiedyś żółtą kartkę dostał Ademola Luckman za to, że e, zrobił e, lornetkę, bo tak się cieszył, a sędzia wówczas sam uznał to za gest prowokujący kibiców drużyny przeciwnej i dał mu żółtą kartkę. Dopiero później sędziowie skumali, że to była cieszynka. E, tak było też w przypadku Teo Hernandeza, ale sędzia nie skumał. E, był też zaczepiony przez Marko Baroniego, który zwrócił mu uwagę na tę sytuację, no i Teo dostał żółtko, w związku z tym Pioli powiedział, że to giallo injusto. z czym absolutnie się zgadzamy. Pioli powiedział, że z jego perspektywy trenerzy powinni zająć się swoimi piłkarzami, a piłkarzy drużyny przeciwnej zostawić w spokoju. Choć tutaj ten komentarz biorę w nawias z uwagi na to, że czy Pioli nigdy nie uderzał w dyskusję z piłkarzami rywala, czy z trenerami drużyny przeciwnej, to wiecie, no na spokojnie to rzeczywiście można tak Taki komentarz rzucić, ale bądźmy tutaj uczciwi. Tak czy inaczej, absolutnie niesłuszna. Żółta kartka dla Teo Hernandeza, stąd też sędzia krytykowany, sędzia Mariani dostał 5,5, nota obniżona właśnie za ten epizod, że nie połapał się w tym wszystkim. Ale il diavolo allunga? to główna wiadomość z tego artykułu. Mimo, że Ella zgrał całkiem nieźle i chwalony przez Marco Baroniego, powiedział Marco Baroni, że teraz każdy mecz to będzie dla nich finał. Mogło być nawet. 2 do 2, gdyby Ella Zwerona nie pozwolił na wbicie tej trzeciej bramki Milanowi i mógł zostać żywy w meczu. Ostatecznie skończyło się 3 do 1 dla Milanu, Zdecydowanie zasłużona wygrana. No i zobaczcie: Milan nadrabia punkty, Roma nadrabia punkty. O tym za chwilę. Inter traci, Juventus traci. Milan i Roma, mam wrażenie, wygranymi tej kolejki w czołówce tabeli Serie A. Tak czy inaczej, Marco Baroni zapowiada walkę o utrzymanie do samego końca i zwraca uwagę na to, że z z takim nastawieniem, z takim charakterem, z takim duchem Ella z Verona faktycznie jest w stanie e, utrzymać się w lidze. No, zobaczymy. E, kiedyś mówiłem kilka tygodni temu, że e, po zimowym mercato, jeżeli Baroniemu zabrano Siri Gongę, zabrano kilku ważnych piłkarzy, i on się utrzyma po tym, jak eksodus nastąpił z Werony i przyszli nowi, no to trzeba będzie go ogłosić bohaterem. Na razie jest na dobrej drodze, żeby go ogłosić faktycznie bohaterem. Zreknijmy w noty, e, najlepszy w Weronie Noslin. Zobaczcie, 7,5, tak samo jak dla bohatera Milanu Teo Hernandeza. Najsłabszy to Mori w Milanie, no i Dawidowicz. Niestety Paweł Dawidowicz to już jakaś klątwa, że łapie kontuzję przed zgrupowaniem reprezentacji Polski, natomiast jego bramka na 0-2 nie upilnował em, Okafora, no i e, niestety Milan, e, znaczy niestety z perspektywy Polaka oczywiście, e, Milan zdobył drugą bramkę po jego błędzie. Oprócz tego całkiem w porządku, jak na Ella z Werona w starciu z Milanem, noty 6,5, 55 Po ceniony na 6,5 z uwagi na swoją paradę przy sytuacji Okafora, 6,5 dla Szuszlowa, a tak to piątki 5,5, 6,5, o właśnie dla Świderskiego. Świderski, który pojawił się na boisku, zmienił follow run show, ale rzeczywiście napsuł trochę krwi środkowym obrońcom, obrońcom Milano i dzisiaj sporo dobrego komentarza pod jego adresem, że rzeczywiście Ella z Verona potrzebuje prawdziwego bombera i Polak, jako w takim meczu, choć jako zmiennik, takowym się okazał, nawet jeżeli e, nie strzelał do Bramki i w sensie nie umieścił tam piłki w siatce. Okafor na siódemkę, Cukwueze na siódemkę, ziru po raz kolejny um, słaby występ, chociaż oczywiście zmienił w końcówce Pulisika, więc też nie miał za dużo czasu na to. No ale Milan, powiedzmy taki nie najlepszy, ale z błyskami, z błyskami Teo Hernandeza, z błyskami Pulisika, z błyskami Okafora i Cukwueze, to wystarczyło, żeby wygrać w przekonujący sposób 3 do 1 i nadrobić punkty do rywali. Tyle o Milanie. Maldini jest wypożyczony tylko do Mący? Tak, wypożyczony cały czas Andrzej Kmicic cz, dla przykładu czwa, cztery tysięczną bramkę dla Milanu w serii A strzelił kaka w 2007 roku w meczu z Geną, dzięki Andrzej, pozdrowienia dla Ciebie Dawidowicz kontuzja czy normalna zmiana? Kontuzja, drogi Michale niestety to poważniejszy uraz i w reprezentacji no nie spodziewamy się, żeby wystąpił co z Dawidowiczem, jedzie na kadrę? Absolutnie nie, nie jedzie kontuzja Cóż zrobić, cóż zrobić, amici sportivi. Kontuzja też Piotra Zielińskiego, tak swoją drogą, więc zobaczymy jak, jaki, w jakim stanie jest Piotr Zieliński. Na razie pomówmy o stanie Joe Barone. To nie jest przyjemny artykuł, to nie jest przyjemna sytuacja. Wczoraj mieliśmy komentować dla Was ten mecz z Michałem Grzybem na antenie Eleven Sports, Atalanta Fiorentina. W drodze do Eleven dostałem telefon od Michała, że mecz został odwołany. Rzeczywiście potwierdzono to oficjalnie przez Lega Serie wniosek Fiorentiny no ale pojawiliśmy się w Dziupli po to, żeby po prostu powiedzieć, co się wydarzyło i przełączyć na mecz Roma-Sassuolo, natomiast co się wydarzyło, może posłużę się tutaj w ogóle taką retrospekcją, czy takim linią czasu, osią czasu, którą rozrysowuje nam dzisiaj Gazeta dello Sport. O 15:00. Miało miejsce wczoraj o 15.00 w Bergamo ostatnie Reunione Technika, czyli to spotkanie trenera sztabu technicznego z drużyną. Byli też obecni działacze w hotelu w Bergamo. No i w, oczywiście był, było pomiędzy Bergamo a Mediolanem. 15.30, Barone źle się poczuł, takie wieści były na początku, w związku z tym niektórzy kibice byli oburzeni, jak to, Barone źle się czuje, już mecz odwołany, co to jest? Nie, Barone dostał zawału, słuchajcie, ataku serca, jest obecnie w stanie krytycznym, zresztą widzicie to w nagłówku tego artykułu, w związku z tym o 15.30 wezwano pogotowie, o 16.10 był już w szpitalu San Rafaele, to jest szpital położony w jednej z dzielnic, takich podmiejskich Mediolanu, odwieziony na, na sygnale, o 17.00 już me, komunikat o oficjalnym o przełożeniu meczu na data a destinacji, czyli na datę do ustalenia, na dzień do ustalenia. O 17:05 też speaker stadionowy o tym poinformował, więc kibice wyszli. W ogóle Fiorentina i Atalanta opublikowała komunikat, żeby kibice nie przychodzili na stadion, bo mecz został odwołany. No i o 18:00 już pojawiła się drużyna i działacze w szpitalu, żeby być blisko. Joe Barone, który był wówczas operowany, miał, miał operację na sercu. W związku z tym wszyscy czekali na informację, jak tam jaki jest stan jego zdrowia i dopiero 5 minut przed 22 Fiorentina opublikowała faktycznie komunikat, że Joe Barone dyrektor generalny, gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie wiedział, to dyrektor generalny Fiorentiny jedna z czołowych postaci klubu we Florencji, za, za 50 opublikowano informację o tym, że kondycja stan, nie kondycja, stan jest krytyczny, ale stabilny i że Cały czas lekarze opiekują się oczywiście. Joe Barone jest na oddziale intensywnej terapii. No i tyle wiemy. Dzisiaj do szpitala mają przyjechać jego, jego dzieci oraz Rocco Commiso. No i życzymy zdrowia. Oczywiście 58 lat skończy 20 marca. Za dwa dni kończy 58 lat i wierzymy, że będzie mógł świętować swoje 58 urodziny dobrą wiadomością o tym, że wraca do zdrowia, no i że potrzebny jest jakaś czas rekonwalescencji, ale że wszystko będzie dobrze. Słuchajcie, trzymamy kciuki za dyrektora generalnego Fiorentinę, a co z meczem? Tak trochę przyziemny temat, ale co z meczem Atalanta Fiorentina? Tak jak zwraca uwagę Andrea Elefante, kalendarz jest na tyle gęsty, że jeżeli, czego życzymy oczywiście zarówno Atalancie i Fiorentinie, kluby te będą występowały dalej w pucharach europejskich, to może zdarzyć się, że ten mecz zostanie nadrobiony dopiero po zakończeniu tego sezonu, bo nie ma kiedy. Jeżeli któraś z nich, w zasadzie dwie musiałyby, bo do tanga trzeba dwojga, odpadnie z rozgrywek europejskich, czyli odpowiednio Ligi Europy i Ligi Konferencji, wówczas to gdzieś w tygodniu ten mecz zostanie upchany. Ale na razie jest to na tyle gęsto do samego końca, że rzeczywiście um, może być tak, że riskia di giocarsi a kampionato finito a to przecież z contro diretto possibile, czyli możliwe z kontro diretto Europejskie, no bo Atalanta Fiorentina to to niemalże sąsiedzi w tabeli. Oczywiście słowa wsparcia zarówno Stefano Piolego, jak i Beppe Marotti pod adresem Joe Barone, la notizia, szok, tak nazywa się ta rozkładówka, no i trzymamy kciuki za to, żeby z Włochem było wszystko w porządku. No to co? No to Roma. Roma na koniec naszego dzisiejszego przeglądu prasy, który ogląda już ponad 200 osób. Pozdrawiam Was wszystkich. Buongiorno, amici sportivi. Roma 1, Sassuolo 0. Lorenzo Pellegrini, tym, który decyduje o zwycięstwie Rome, o tym, że Roma nadrabia punkty, choć drużyną najwięcej nadrabiającą jest, co ciekawe, Napoli w tym sezonie. Chyba już 16 punktów, 15 albo 16. Musiałbym cofnąć się do pierwszego artykułu. Tyle punktów zdobyło Napoli, nadrabiając straty w trakcie meczu. Meczu. To w kontekście również tego, że przegrywało 0-1 do z Interem, a zremisowało więc jeden punkt również z sytuacji, z sytuacji di svantaggio się liczy. Pellegrini gol poi un muro la pista Champions e aperta, to znaczy Pellegrini strzela bramkę, później drużyna się muruje, a gra Oligemisów jest cały czas kwestią otwartą. No to byłby psikus zrobiony rywalą, gdyby Roma wskoczyła do, do top 4. Jest tam jeszcze Bolonia, szarpie się Juventus, Milan ucieka, więc jest coraz pewniejszy udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a wszyscy mają na nią ochotę, z uwagi na to, że nowy format, więc czemu nie? Sędzia dobrze pracował. To chyba mecz, w którym arbiter pracował najlepiej spośród wszystkich swoich kolegów. Ballardini, który cały czas wierzy w utrzymanie, jakkolwiek to brzmi w kontekście Sassuolo, ale Sassuolo znalazło się już naprawdę w kiepskiej sytuacji i trzeba mówić o utrzymaniu. Pellegrini, bohaterem tego spotkania, podobnie jak bardzo dobry mecz z Villara, kolejny zresztą, no, zmiana z Ruiego Patricio wyszła chyba na dobre wszystkim poza Ruim Patricio, chyba że zmieni barwy klubu na jakieś bardziej mu odpowiadające. Natomiast Pellegrini z Filara ewidentnie bohaterami Romy, a poza tym 6-6,5 to noty oprócz Awara, który za bardzo w tym meczu nie istniał, on 5,5 podobnie jak El-Sharawi, a tak to całkiem przyzwoite noty dla Rossi, La Roma wola, Roma frunie, Roma się nie zatrzymuje, no poza jakimiś pojedynczymi wpadeczkami, bo tak to trzeba nazwać, pomijam mecz z Interem, no to Daniele De Rossi robi naprawdę robotę w Rzymie, przyznacie i ten mecz Roma kontra Milan, w, czy Milan kontra Roma, jeśli wolicie, w Lidze Europy zapowiada się naprawdę interesująco. Już teraz mogę powiedzieć, że w kwietniu będziemy z Wami na live for dzioko. być może zrobimy sobie w ogóle jakąś zapowiedź tego spotkania, bo no trochę szkoda, że bratobójczy pojedynek. Wiemy, że Milan na razie górą nad Romą w Lidze i e, wydaje się być nieco silniejszy, ale czy dzisiaj jest silniejszy? Dzisiaj mówimy o dwóch drużynach, które wygrały tę kolejkę i co, jeżeli zestawić by je ze sobą? Czy Milan z przebłyskami i dobrze dryblującym, ale nie wykańczającym swoich akcji Rafaela Leo, postawiłby się w wystarczający sposób Romie, która wydaje się być bardzo solidną drużyną, korzystającą wreszcie z bogactwa kadry, którą dysponuje Daniele De Rossi, no to będzie naprawdę ciekawy pojedynek i wierzymy i mam na, naprawdę dużą nadzieję, że obie drużyny dotrą do tego momentu, w którym zmierzą się ze sobą w takim stanie formy. W jak najlepszym, z jak najlepszą kadrą, żebyśmy oglądali naprawdę dwóch mocarzy Serie A, ścierających się ze sobą i żeby to był najciekawszy mecz ćwierćfinałów, z całym szacunkiem do Atalanta. Liverpool oczywiście, no ale dwóch mecz, więc będzie co oglądać. Pedersen w Sassuolo, tak wracając do meczu, 6,5 il za starania, za walkę, za to jak angażował się w tym spotkaniu, ale 6,5 6 poza Pinamontim z 5,5 to noty dla Sassuolo. Nie najgorzej, Ballardini może gdzieś tam z pewną dozą nadziei patrzeć na końcówkę tego sezonu. Salvezza possibile, lo spirito è e giusto, czyli duch jest, czy nastawienie jest właściwe, ta chęć walki o jak najlepiej. Lepsze. No ale e, Ballardini nie gra w ogóle Ruanem Tresolim. Dopiero wczoraj wpuszczał go pod koniec tego spotkania. To taka ciekawostka. Mm. Natomiast co mówi Derossi? Mi Inter Milan i Juventus są silniejsze od nas, ale z całą resztą zagramy i powalczymy. Więc zdaniem Derossiego, który cały czas podkreśla, że Roma wierzy w awans do Ligi Mistrzów, no to można z tego wywnioskować, że chce wyrwać czwarte miejsce Boloni, że raczej nie nastawia się na zastąpienie w pierwszej czwórce Juventusu, Milanu, Interu oczywiście. Natomiast Derossi powiedział, że z Bolonią tak no cóż. Yy trochę pośrednio, ale rzeczywiście o to chodziło, że z Bolonią pogra o to czwarte miejsce. No byłaby to historia nieprawdopodobna. Pamiętacie, jak Roma zaczynała ten sezon? Roma, jeden z najsłabszych sezonów od początku lat 2000. już nie pamiętam, który to był rok, ale rzeczywiście jeden z najsłabszych startów sezonów, do tego chciałem nawiązać, a gdzie jest w tym momencie? Już Lazio nie nadrobiło, zaczynając podobnie jak Roma, tak dobrze jak właśnie Giallo Rossi, Lazio zmieniło trenera, w zasadzie Lazio zmieniło trenera, trener odszedł dał się do dymisji, natomiast Roma naprawdę daje radę. Pellegrini chwalił De Rossiego, De Rossi chwali Pellegriniego, więc rzeczywiście sympatyczna atmosfera, do tego to strisione, czyli ten baner DDR, giocatore capitano allenatore, mai finira questo amore, czyli oczywiście baner pochwalny, czy z takim wyrazem miłości wobec Daniela De Rossiego, był piłkarzem, kapitanem, teraz trenerem, nigdy ta miłość się nie skończy, to z trybuny południowej na wypełnionym po brzegi oczywiście olimpiko Ważna informacja, po 287 dniach wczoraj wśród powołanych po raz pierwszy znalazł się kto? Tommy Abraham, tak, ten zawodnik jest jeszcze zawodnikiem Romy, w związku z tym Darossi powiedział, że to ważny powrót, ważny dla niego, dla jego kolegów z drużyny, no i, no i tak. Miałem omówić jeszcze ten artykuł. Spójrzcie na nagłówek tego artykułu. To może być coś, co Was zainteresuje w jakimś stopniu, ale to zupełnie poza. Choć nie wiem, czy tak zupełnie pozaboiskowa sprawa. Dzisiaj w ogóle ten temat prowadzi redaktorka. To istotne, Elisabetta Esposito, i to od samego początku śledzi ten temat. No ale jak tu opowiedzieć, żeby nie użyć jakichś wyrazów, które znowu sprawiłyby, żeby ten przegląd prasy został skasowany przez algorytmy YouTube. Powiem tak: trwa śledztwo w związku z jedną z pracownic rzymskiego klubu, zaangażowaną najwidoczniej w intymną relację z jednym z zawodników Primavery Romy, który to opublikował gdzieś tam w sieci czy w miejscu publicznym wideo. Przedstawiającą, przedstawiające tą, tę dziewczynę w niewybrednych sytuacjach wskazujących na temat główny tego artykułu. Natomiast na razie jest badany kontekst tego i tło. Czy to była jakaś zemsta? Wiecie, że bywają takie rzeczy, że ktoś publikuje w ramach rewanżu czy odwetu za jakieś tam niesnaski w związku. Nie chcę ferować wyroków i jestem daleki od tego, ponieważ w tym momencie trafiła sprawa do prokuratury federalnej Do prokur prokuratury FIGC, czyli Włoskiej Federacji Piłkarskiej, i tematem zajmuje się kto? Pan Kine, ten, który karał Juventus z dziesięcioma punktami, i ten, który ma teraz zagięty parol trochę na Milan w związku z tą historią z Redbert Jest afera w Romie, którą Roma stara się zarządzać komunikacyjnie, tym bardziej, że zwolniła dziewczynę. Roma zwolniła dziewczynę, więc tu jeszcze wchodzi w grę dyskryminacja, kobieta, cała ta historia, która jest niezwykle trudna z osobistego punktu widzenia, tym bardziej, że wobec zawodnika. Wygląda na to, że nie zostały wyciągnięte przesadne konsekwencje za relację, w której być może być nie powinna, przynajmniej nie powinna ona tak się skończyć. Ale Roma mówi, że w całą sytuację, w całą sprawę został zaangażowany dział kadr, dział HR. No bo w klubach też istnieje normalna struktura korporacyjna, jeżeli są to kluby kalibru Romy, Juventusu Milanu, w związku z tym ta sprawa jest na tapecie wewnątrz organizacji powiedzmy w ten sposób, ale też przygląda się prokurator federalny, który ma dziewczynę przesłuchać, ma to zrobić w miejscu, do którego media nie dotrą, ponieważ w tym momencie mówi się o tym i dlatego wspominam o tym, że to redaktorka, a nie żaden redaktor zajmuje się tym tematem. I to widać, że od początku go prowadzi. Kinema ma przesłuchać dziewczynę w miejscu, żeby zapewnić jej prywatność, ponieważ mogła ta prywatność zostać już naruszona, wręcz pogwałcona. Co więcej, klub oficjalnie powiedział, że niestety to wideo już widziało wiele osób, wielu piłkarzy i osób związanych z klubem. Więc temat, który no, trudno ominąć, więc być może nawet już gdzieś tam trafiliście na niego w sieci w każdym razie. Jest to artykuł, który czy temat na temat, który, nomen omen, pojawia się artykuł praktycznie w każdym z ostatnich wydań dzienników sportowych, bo to temat równoległy, ale w jakiś sposób powiązany z Romu i z boiskiem. Gadamy już sobie 45 minut, w związku z tym, cóż, czas kończyć. Jeszcze oczywiście Zapatissimo, jak to radzi sobie w Turynie, jak Tramonto di Ciro, czyli zachód, czy schyłek, Ciro Immobile i pytanie, czy z Lazio to już koniec tego zawodnika. Tati Castellanos ostatnio radzi sobie bardzo dobrze Dobrze, no i ta wiadomość, o której wspominałem, czyli dzisiaj Tudor z Barka a Formello. Dzisiaj będzie w Formello i już oprócz tego, że zdefiniowana została lista jego sztabu technicznego, nazwisk jego sztabu technicznego, to zaczyna pracę w Lazio. No i tutaj jeszcze obrazek, który nas cieszy: to znaczy Polakko Łukasz Skorupski powiększa dorobek, jeśli chodzi o czyste konta, Najwięcej czystych kąt w Serie A Inter18, Torino. Juventus, Bolonia. natomiast Łukasz Skorupski w 274 meczach 66-krotnie zachował czyste konto. Dla porównania Wojciech Szczęsny 264 mecze i 98 czystych kont. Jeszcze dwa czyste konte, konta, czyli 0-0 do 0, Gdżeno opłacało się Szczęsnemu, bo to było 98 czyste konto Polaka. Jeszcze dwa takie i dobije do setki, a 108 ma Mirante. no i Consilii. Konsili. Ma 113 czystych kąt. A wy pytacie, dlaczego jest cały czas w bramce Sassuolo? Amici sportivi, zapraszam do rubryki Społeczność. Tam domanda del giorno: czy Juventus utrzyma się w top 4? Zapraszam do podzielenia się swoim. Zdaniem na ten temat, a ja cóż, dziękuję za liczne przybycie dzisiaj na poranny przegląd włoskiej prasy sportowej, na poranek z włoską prasą. Życzę Wam udanego tygodnia. No i co, w weekend zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie, ale z meczami towarzyskimi Włochów. Natomiast my z przeglądami prasy wracamy po powrocie. A może w okolicy powrotu serię A. A teraz mamy odpoczynek. Buona giornata, buona settimana i dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do tego przeglądu prasy na żywo. Dziękuję też za każdą subskrypcję i za każdy komentarz od Was, drodzy widzowie, którzy oglądacie ten przegląd prasy z odtworzenia. Wszystkiego dobrego i ci vediamo presto na Mici Sportive. Ciao.